Bartosz Muszyński dla portalu Fight Sport, chyba jeden z najszczęśliwszych trenerów dzisiaj na gali Extreme Energy Time w Legnicy. Chyba Legnica ci się będzie teraz już bardzo dobrze kojarzyć, bo dwóch twoich podopiecznych, w tym brat, zwyciężyli no, naprawdę w dobrych walkach, w dobrym stylu. Jestem bardzo zadowolony z postawy moich zawodników. Cieszę się, że wszystko udało się, wszystko poszło zgodnie z planem. Chłopaki naprawdę ciężko się przygotowywali do tego startu i może nie tyle, co byłem pewny, że dadzą dobre walki, a wszystko potoczyło się tak jak chciałem. Jestem bardzo szczęśliwy. Bardziej ci się spodobał Fabio, czy bardziej ci się spodobał Bartek dzisiaj? I Kasper, i Fabio na równo. Kasper, przepraszam. Na równo. Wydaje mi się, jeden i drugi pokazał pokazali swoje mocne strony. Fabio i Kasper są, mimo że są obaj na wysokim poziomie, to jeden i drugi są całkiem innymi zawodnikami. Fabio walczy całkiem inaczej, Kasper walczy całkiem inaczej. Kasper jest bardziej czysty technicznie, Fabio jest troszkę bardziej niekonwencjonalny. On potrafi zaskoczyć, potrafi zrobić coś niespodziewanego. Zresztą mówię, Kasper bardzo czysty technicznie i konsekwentny w tym, co robi. Obaj zrobili swoją pracę, wyszło tak, jak miało być. Wrócę do Kaspra na chwilę. Mimo młodego wieku, mimo takiego, powiedzmy, wyglądu może nie jakiegoś takiego pakera, ale chłopaka naprawdę fajnie zbudowanego, to potworna moc tych kopnięć. Tak. Ono zawsze tą lewą nogę miał naprawdę bardzo mocną. Jak był dzieckiem, to też zaczynał treningi i ta lewa noga była jego mocnym atutem. To zostało. Cały czas kopię tą lewą nogą bardzo mocno i na to trzeba uważać. Na czym się będziecie teraz skupiać? Bo jednak zwycięstwo też Fabio Di Lali nad zagranicznym rywalem. Kacpra nad, no powiedzmy, doświadczonym Alanem, który bywał na różnych zawodach i na różnych poważnych galach startował. To jednak nie jest... Moim zdaniem większość myślała, że on tu będzie faworytem. No, jeżeli mówimy o tym pojedynku Kaspra z Alanem, no ja wiedziałem, że to nie będzie prosty pojedynek, że ten chłopak mimo tej całej otoczki medialnej naprawdę całkiem nieźle się prezentuje sportowo i wiedziałem, że będzie stawiał twardy opór, tak? Co jeżeli chodzi o plany, no to na razie chwilka przerwy, Fabio musi wyleczyć nogę, wyszedł z kontuzją do walki z kontuzją stopy, musi to wyleczyć. No bierzemy coraz więcej, chcemy nie tylko walczyć w Polsce, chcemy też walczyć w Europie, chcemy walczyć na świecie. Mam nadzieję, że nasze plany wypalą. Nie wiem, co ja mogę dodać jeszcze, ale naprawdę fantastyczny występ dzisiaj Armii Polkowice w Legnicy, fajna gala. Zapraszamy do oglądania materiału z tej gali, ukażą się na pewno w telewizji Fightbox, ukażą się być może w internecie wcześniej, ale naprawdę występy Kacpra Muszyńskiego i Fabio Di Lali tutaj były tym gwoździem programu. Fantastyczne wykonanie i oprawa całej gali. Dziękuję bardzo. Bartek, czekam na kolejne takie występy. Ja również. Bardzo dziękuję. Bartek Muszyński, dziękuję bardzo.